Jako że ten odcinek zimą był katowany już kilka razy, więc o nim nie będę opowiadał. W każdym razie wielki skrót, jaki jest plan na dzisiaj. Idziemy na Zawrat. Tam, gdzie byłem ostatnio pierwszy dzień wiosny. Drogi kurwa. Michała już znacie z najgorszej strony. No i wracając, idziemy na Zawrat. No i potem zwrot w lewo w kierunku Koziego Wierchu. I będziemy schodzić, jeżeli Bóg da, a pewnie nie da, przez Rzew Kulczyńskiego. No i z powrotem tam w kierunku schroniska. I taki jest plan na dziś. River of flowing is all I come by. Love lost between us, been killing us inside. So answer me this question, just be frank with me. Is there any cure for you and me? Taka mała modyfikacja planów. Miejsce znane i lubiane za mną, już kilka razy tutaj byliśmy z kamerą. Słuchajcie, inaczej robimy. Nie idzie na ten Zawrat, bo raz, że już czas za to za bardzo nie pozwala. Znaczy pozwala, ale pogoda jest taka średnia. Odbijemy sobie na Żadni Granat i pójdziemy na Skrajny i z powrotem w dół. Więc trochę tej orlej perci dzisiaj no nie zrobimy tak, jak to chciałem, jak to było w pierwotnym zamierzeniu, no ale bardzo się staramy, żeby coś jeszcze na tym filmie pokazać. Looking for safe haven, I always go home. I want to find my shelter from a daily storm. Looking for safe haven, I always go home. I want to find my shelter from a daily storm. Don't pretend you love me, just be frank with me. Can we help one another or we'll keep drifting apart? 'Cause the river of loafing is not what I wanna come by. I'm looking for a shelter with a good friend of mine. No i w tym oto miejscu rozstajemy się ze Szlakiem Niebieskim. Na Zawrat dzisiaj nie pójdziemy, chociaż serce mi pęka, że tam nie idziemy naprawdę. No ale jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze tam wrócę. Kierunek szlak żółty, potem odbicie na szlak zielony. Zadni Granat. No i co? I do przodu. I cieszymy się tą piękną pogodą. Bo rzeczywiście dopisuje w tym momencie. Jak wrażenia bosą nogą? Bardzo przyjemnie. Po łażeniu po tych kamolach, powiem szczerze, lepiej być nie może. Looking for safe haven and I always go home. I want to find my shelter from a daily storm. Looking for safe haven, I always go home. I want to find my shelter from a daily storm. To be done, die. Looking for safe haven, I always go home. I want to find my shelter from a daily storm. Looking for safe haven, I always go home. I want to find my shelter from a daily storm. Za dwa słowa o tym szlaku zielonym, po którym idziemy na Zadni Granat. No co, takie typowe człapanie do góry zakosami. Tu zakosik, tam zakosik. Idzie się równo do góry.
Śniegu tu już nie ma. Wypalone jest wszystko z kamyka na kamyk, noga za nogą. No i co, i monotonnie pod górę, ale widokowo spoko, fajnie tutaj naprawdę widać ten Grań Orlej. Zresztą zobaczcie sami, co ja wam będę opowiadał. Świnica, tam po prawej Kasprowy się pojawił, tam z tyłu Tatry Zachodnie, no generalnie widokowo bardzo fajnie. No tylko, że jak mówię, no takie podejście tutaj jest monotonne, takie człap, 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 no. Bez fajerwerków, bez jakichś tam zabawy. No i w tym momencie skrzyżowaliśmy się ze szlakiem czerwonym, czyli szlakiem głównym. No jesteśmy na Orlej. Tutaj jest jej grań. Pięknie to wszystko widać. A my właśnie wyszliśmy ze szlaku zielonego. No i na zadni granat, a potem na skrajny, a potem w dół. Tak bym to widział. No bo już bardzo nudno nam tam wijało na tym zielonym szlaku. Za to po wejściu w czerwony, czyli wtedy syną Orlą. No w końcu zaczyna się tutaj trochę dziać. Tym optymistycznym akcentem jesteśmy na skrajnym granacie. To miejsce się krzyżuje ze szlakiem żółtym, którym będziemy schodzić. Nie poszło dokładnie tym szlakiem, który mieliśmy w głowie. Jest lepszy. Ale jeszcze, jak mówię, nie umieramy, jeszcze zielone gramy. Mam nadzieję, że wam się podobało i widzimy się na szlaku.